Tak, dzisiaj mamy Skoda Superb 2011 rok, Klimatronic, 2 litry diesel, 100, ile tam? 70 parę koni, tak? No i kolega zgłosił, że przestały nawiewy działać i w ogóle nie działają ani na prędkości. Podłączyliśmy komputer, wyszedł błąd mechaniczny, uszkodzenie wiatraczka. Więc próbowaliśmy rozebrać. Udało się, trzeba zdjąć tą osłonę tutaj z boku, a wersja angielska, zapomniałem dodać, to nie było jakichś problemów większych. Tutaj to, już schowek mi odpadł, jest przypięty na kosteczce i tak, mamy do odpięcia tutaj rurkę, a właściwie to tutaj klameczkę trzeba zdjąć ze schowka. Jak jest zdjęta klameczka, mamy dostęp do śrubek, tu jest jedna, tu jest druga. I tutaj za klamką jest trzecia. O tam. Tu w środku nie ma żadnych śrubek, nic nie było. Tu mamy do odpięcia żółtą kostkę z boku, która wpina się tutaj do kostki od poduszki. O tutaj. I od spodu są śrubki też. Jedna jest tutaj, koło lampki. I druga jest z drugiej strony, o tutaj. I po odpięciu tych pięciu śrubek schowek jest luzem. Tutaj jest podpięta lampka u góry tym kabelkiem do schowka i tutaj na dole jest drugi kabelek, podpięta lampka od nóg podświetlenia i u niego ma klimatyzowany schowek. To jest jeszcze taka rurka, która przychodzi tutaj, o, i ją też trzeba odpiąć. I teraz podaj mi tam tą część drugą. Schowek jest wyjęty. Trzeba jeszcze odkręcić tą osłonę od spodu, tak jak przy wymianie filtra pyłkowego na takie dwa motylki. Po odkręceniu tego mamy tutaj taką rurkę, która wchodzi sobie tam do nawiewu. O, i jest przykręcona tutaj. I w tym miejscu trzeba odkręcić tą jedną śrubkę. Tu od tej rureczki. I później ona nam ładnie tutaj ucieka z miejsca. No i nasza dmuchawa jest tu, w tym miejscu. Dmuchawa jest przypięta jednym kablem. Oj, przepraszam. Jednym kablem tutaj. Tu ja sobie akurat wsadziłem śrubokręt. Podważyłem tą kostkę. I nam to zeszło. O, proszę. To. I tutaj jest taki zaczep. O, jak ten zaczep się da w dół, tą dmuchawę można wykręcić. O, kręcąc ją w prawo, to zgodnie ze wskazówkami zegarka. Czy odwrotnie? No nie wiem. Bynajmniej, o, w prawo, w tamtą stronę. I nam wychodzi dmuchawa. I w przypadku tej dmuchawy okazało się, teraz ona się obraca, ale bardzo ciężko. Jest naprawdę ciężko ją obrócić. Jak zresztą widać, że się obraca z całą obudową, ale nie chciała w ogóle się obrócić i trzeba było użyć trochę siły, żeby jednak się obróciła. No i żeby wsadzić to z powrotem, no to trzeba te wszystkie kroki zastosować w odwrotnej kolejności. Włożyć dmuchawę, popodpinać kostki, poskręcać wszystko. Nie wiem, może komuś pomogłem. Powodzenia.